Siema, kolejna nowa miejscówka w Radomiu, kolejny sprzedawca, który się zgodził na filmowanie, łapki, komentarze mile widziane, oczywiście kontakt do sprzedawcy Wam podam, jeżeli jakaś bryczka Was zainteresuje, proszę dzwonić, negocjować, kupować. Lecimy z tymi sprzętami, coś zaczyna się chmurzyć. Przed chwileczką pokropiło. Przypominam, pod filmami macie numer konta zrzutka. Możecie wesprzeć Negusa w tym, co robi. Lancia 16500 1.4 przejechane 53 tysiące. Rok 2006. O ile dobrze kojarzę, ten sprzęcior ma 80 koni. Tutaj macie kontakt do sprzedawcy telefoniczny. Możecie o wszystkie bryczki pytać. Oponka jeszcze ładna. Tutaj ma delikatne przebarwienie na dachu, ale nic wielkiego. Środek czysty i zadbany. Auta są tutaj zamknięte, więc w środku Wam nie pokażę. Z mankamentów ten dach i tutaj delikatna obciereczka dla jakiejś pani do miasta w sam raz. Mamy Focusa czterodrzwiowego, chyba sprowadzony z Francji, tak mi się wydaje. Czy tu jest coś, nie wiem, chyba zabrudzenie. Jakiś taki lekki zaciek, śladów korozji nie widać. Środek czysty i zadbany. Lampy można delikatnie przepolerować. Cena 10500, 1.8 benzyna. Przebieg 144, 2007 rok. I tutaj też delikatne odbarwienie na dachu. Ciekawa sprawa, czemu tak się dzieje? Przerzuty z Lanci czy co na Focusa? Generalnie Focusik nie wygląda źle. Mamy paska Maserati. Cena 2700. Przebieg 268, 2 litry, rok 10, diesel. Oponka w Focusie jeszcze trzyma fason. Tak jak wspominałem, już zaczyna powoli kropić. Ptaszysko, czy tu jest delikatny odprysk na szybie? Zajrzyjmy do środka. Pomimo przebiegu wielkiego zużycia wnętrze nie ma. Zobaczmy, co jeszcze. Blue Motion. Co jeszcze tutaj znajdziemy? Nowszy pasek. Oponka jeszcze w miarę ładna. A w tym jeszcze ujdzie. Skrzynia DSG. Elektroniczny, ręczny. Chrypa mnie łapie od tego nagrywania tutaj przy trasie. Samochody jeżdżą. Głośno mówię do Was, żeby było mnie słychać. No i zaczyna mnie łapać chrypa. 48 700 1.4 benzyna, 144 700 przejechane, rok 14. Czyli silnik TSI. I tutaj nie. Lekkie przybrudzenie. Myślałem, że odprysk przy linii szyby. No delikatnie, aluski przytarte. Peugeotik 308 44 900, rok 14. 196 przejechane. 2 litry, silnik diesla,
Dosyć ładne są te Peugeoty. Delikatnie alusek z przodu przytarty, utlenia się. Skrzynia manualna, szósteczka, półskóra. Kierownica multifunkcyjna. I widzę tutaj panoramę. Opony Bridgestone, letnie. Mamy Mercedesa CLK. Jak to CLK? Troszeczkę tutaj w nadkolu zaczyna go rudzielec atakować. Skrzynia automatyczna, skóra. Kierownica coś się mocno tutaj łuszczy. 14700 za Mercedesa, rocznik 2006, 437 przejechane, 2.2, czyli silnik diesla. O jakiej mocy, nie wiem. Z tyłu kapeć, alusy delikatnie się już utleniają. No cóż, cena też nie jest wygórowana jak za CLK. Za zadbanego trzeba troszeczkę więcej położyć. Megana w cabrio 45 500, rok samochodu 13, 124 przejechane, 1.2 w benzynce. Domyślam się, silnik TCE, pewnie 130 koni, znając życie. Opona jeszcze w miarę ładna. Półskóra w środku, manual. Tutaj delikatny wgniotek. GT Line. Mazda piąteczka. Dosyć ciekawy kolor ma, taki seledynowy. Skrzynia manualna. Tutaj lekkie zagniecenie. Nie widzę śladów korozji póki co. Lampy można delikatnie przypolerować. 17300. 2008 rok. 258 przejechane, 1.8 benzynka. Wizualnie nie wygląda najgorzej. Zobaczmy Kaleosa. Kaleos ma lekką wgniotkę tutaj na klapie. Lampa troszkę przyparowała tutaj też. Może taki mankament, albo jego urok, nie wiem. Skrzynia manualna. Lampy. Jak to w Renault. Plastikowe i płowieją. 28700, rok 9. 190 przejechane, 2 litry w dieslu. Albo 150 koni, albo 170 koni. Zobaczmy, co jeszcze tutaj ma, kilka bryczek, ale jeszcze nie są opisane. 37 tysięcy laweta. Przejechane 600. 3-litrowy diesel, 2007 rocznik. Tutaj ma renóweczkę bez opisu. Jeżeli kogoś zainteresuje, kontaktujcie się ze sprzedawcą. Mafiacika w dieselku widzę. Doblo. Ma tutaj Zafirę. Peugeota.
i Seata Ibizę. Taka króciutka wrzutka, taki szybki nalot, autohandel niewielki, ale może komuś coś przypasuje. Lecę na drugą stronę, tam widzę dwa komisy, może też się zgodzą na nagranie. Nie wiem, zobaczymy. Polatamy, popytamy. Do następnego, pozdrawiam, cześć.